wieczór Państwu. Po raz kolejny witam bardzo serdecznie z Konarzewa w Wielkopolsce. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na trzecim spotkaniu z cyklu Tyle sołtys może, ile wieś pomoże. Mamy nadzieję, że w gronie naszych widzów są nie tylko sołtysi, nie tylko członkowie rad sołeckich, ale również inni społecznicy i animatorzy, którzy na co dzień zajmują się pracą, współpracą, działaniem ze swoimi mieszkańcami w swoich społecznościach lokalnych. Tematy, które poruszamy, są tak dobrane, żeby były przydatne do nas wszystkich, którzy na co dzień pracujemy z ludźmi. Mamy nadzieję, że wśród naszych widzów są również mieszkańcy, ponieważ zamysłem tego całego cyklu jest fakt, że rozmawiamy o naszych mieszkańcach, chwalimy się nimi, osiągnięciami i tym wszystkim, co spotyka nas w dniu codziennym podczas naszego sołtysowania. Bardzo prosimy o komentarze, bardzo prosimy o opinie, ponieważ wiedząc, co boli mieszkańców, co boli sołtysów, postaramy się znaleźć tak zwany złoty środek, aby nasza praca była efektywniejsza, aby nasza współpraca dawała wszystkim mnóstwo satysfakcji, radości i takiego pozytywnego kopa do dalszego działania. Nasze spotkanie jak zwykle prowadzi Maja, która za chwileczkę przejmie mikrofon i przedstawi naszych dzisiejszych gości. Kochani, więc jako się rzekło, rozmawiamy dzisiaj o współpracy sołectw. Miło Was widzieć. Widzę, że podłączacie się po kolei. To jest naprawdę przemiłe, że możemy się widzieć. Może Wy mnie widzicie jednostronnie, nas widzicie jednostronnie, ale my też widzimy Wasze komentarze. Jest to o tyle istotne, że możemy wtedy na nie też odpowiadać, więc bardzo proszę w komentarzach, żeby zaznaczać, co Was interesuje i o czym byście chcieli, żebyśmy porozmawiali. Dzisiaj o współpracy sołectw rozmawialiśmy też o tym w sobotę, bo dopiero co 11 marca był Dzień Sołtysa, gdzie z częścią z Was mieliśmy przyjemność się zobaczyć. Na dzisiaj rozszerzamy tematy współpracy. No i naszymi i Waszymi gośćmi dzisiaj są panowie z gminy Lelic. I to taka jest współpraca, bo rozmawiamy o współpracy sołectw. Słuchajcie, to jest taka współpraca, ale to taka współpraca, że chłopaki siedzą przy jednym komputerze, po prostu. Więc dzisiaj oni rządzą, to dzisiaj jest ich czas, no i do nich dzisiaj będą kierowane pytania od Was, od nas, no i zobaczymy, co nam powiedzą, jak to jest, że da się między sołectwami współpracować, że da się zrobić wspólne projekty, nie że każde sołectwo sobie przystępuje do projektu, tylko że robimy coś razem. To jest dzisiejszy cel ćwiczenia i naszej rozmowy. Pozdrawiam chłopaków. Cały czas czytam komentarze. Miło, że się zgłaszacie, że podnosicie łapkę jestem. Świetnie. O to też chodzi, żeby się widzieć, że jesteśmy tu wszyscy razem. No dobrze, to zaczynamy standardem naszym. Generalnie pierwszy moment, czyli z czego jesteśmy dumni, no to zaczynamy od czy kolejność imienna, czy od nazwy wsi, to i tak wychodzi, że Kamil pierwszy. Nazwa wsi. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kamil Stepnowski, sołtys sołectwa Aleksandrowo. Drugą kadencję od roku 2016 pełnię tą funkcję. No i witam z pięknego, co prawda nie widać, ale Aleksandrowo. Pamiętajmy o tym. Duma, tak? Tak. No, wydaje mi się, że no, z tego, z czego możemy być najbardziej dumni jako mieszkańcy, to przede wszystkim, Robert może się obrazi lub nie, ale to, że rozłączyliśmy się od Owiergi, bo byliśmy jeszcze, bo przez pół wieku byliśmy jednym sołectwem. Uważałem jako osoba, która się tu sprowadziła, że nasza miejscowość tak naprawdę nie korzysta z tego, nie trafiają do nas fundusze sołeckie. Także stwierdziliśmy z mieszkańcami, że czas to zmienić. Od roku 2016 jesteśmy sołectwem, które, jak widać, działa prężnie. Dzieje się u nas. Korzystamy i dobrze wydatkujemy środki z funduszu sołeckiego. Środki te póki co lokujemy w placu wiejskim, aczkolwiek to się pewnie zmieni od przyszłego roku. Posiadamy własne logo. Posiadamy zaangażowanych mieszkańców, którzy chętnie pomagają i pomagają budować nam plac wiejski, rozwijać wieś. Także tak naprawdę same pozytywy.
Mieszkamy w miejscu, gdzie nie mamy problemów jakichś takich związanych z wyrogownictwem. Od tamtego roku mamy nawet światłowód, więc wszystko u nas gra i buczy, że tak powiem. No to z czego jesteś dumny? Co byś to powiedział jeszcze? Znaczy jestem dumny z mieszkańców, bo tak naprawdę to, co osiągnęliśmy jako sołectwo, to jest ich zasługa. Mam nadzieję, że nas wszędzie widać, wszędzie słychać, ale to w takim pozytywnym znaczeniu. Pokazujemy dobre praktyki. Sam tych praktyk się uczyłem od innych sołectw. W teren oczywiście Polski, bo tutaj w okolicy różnie bywało. Staram się je przenieść jako sołtys na nasz teren. No i dzięki temu, że jesteśmy zaangażowani w rozwój sołectwa, my, czyli ja i mieszkańcy, jest tak jak jest, czyli jest dobrze. To tego się trzymajcie. A że normalnie to bym przesunęła obraz teraz na drugi komputer, ale jakby nie było, obraz jest ten sam, to chłopaki jakoś, nie wiem, się przesunie. Przyszedamy się. Poszerzamy temat. No to w takim razie, Roberto, jak to u ciebie, jeżeli chodzi o twoją wieś? Z czego jesteś dumny? Robert Niedźwiecki, ex-sołtys Obierwi, gmina Lelist, tak jak Kamil już chyba wspomniał. Powiat Ostrołęcki, województwo mazowieckie i Kurpie Zielone, co widać chyba i słychać i czuć. Wcale się nie obraziłem na to, że Kamil oderwał swoje sołectwo od Obierwi, bo była to taka iskra zapalna. Tu naprawdę u nas też się nic nie działo. Dużo takich miejsc w Polsce było, pewnie jeszcze i jest. Więc te pierwsze ruchy Kamila, że w małej miejscowości można zacząć prowadzić jakieś działania społeczne, mieć stronę internetową, założyć sobie Facebooka i prężnie pokazywać swoje działania, były dla mnie taką jakąś motywacją do tego, żeby wreszcie, jestem trochę od Kamila starszy, to widać też chyba, może on jest bardziej siwy, bardziej łysy, tu się jakoś uzupełniamy też, pokazał, że warto pokazywać i czerpać inspiracje od całej Polski, czyli innych sołtysów, innych społeczników. I to Obierwia niby taka duża, ale to, tak jak powiedziałem, nic się nie działo. Nie dość, że w Obierwi, to w Aleksandrowie i te fundusze jakieś tam sołeckie były gdzieś przeznaczane. Tak, zaraz będę mówił o dumie. Ale muszę zacząć. I ta iskra, którą rozpalił Kamil, zadziałała także na Obierwie, przynajmniej na mnie, a potem przejąłem tą pochodnię od tej iskry i próbowałem wprowadzić coś takiego, żeby Obierwia też miała swoje jakieś pierwsze imprezy, bo ja z czasów swojej młodości pamiętam, że może takim punktem przewodnim była jakaś tam zabawa odpustowa i ludzie się przynajmniej raz w roku integrowali na tak zwanym odpuście, czyli po tych uroczystościach kościelnych zawsze się spotykali po obiedzie jeszcze na jakiejś tam zabawie, ale nie chodziło tylko o to, żeby się pobawić, najeść i napić, ale żeby to jeszcze miało jakiś tam wydźwięk głębszy, dalszy, czy to sportowy, czy to właśnie animacyjny, czy to dla dzieci, czy dla dorosłych, żeby to zapunktowało na jakieś dalsze rozwijanie się tych działań społecznych i żeby ludzie się angażowali, bo pierwszą imprezę, którą zrobiłem w 2017 roku, nie będąc jeszcze sołtysem, zrobiłem na własnej działce. Zaprosiłem tam mieszkańców, każdy przyniósł to, co miał najlepszego albo to, co umiał zrobić, czy to ciasto, czy to jakiś stół, krzesło, ławkę, żeby ta impreza przy wspólnym ognisku była. Do tego był turniej piłki siatkowej na trawie, grany do dziś, mamy już w tym roku chyba 7. edycję, zawsze to jest w sierpniu. A z czego jestem dumny? Tak, żeby nie przedłużać, bo jak ja zacznę opowiadać o tych swoich różnych dziwnych działaniach, to zapomnę, że jestem w ogóle dumny. Dumny jestem z tego, że wzrasta świadomość mieszkańców, że oni chcą uczestniczyć w tych wszystkich wydarzeniach, że jak zobaczą, że jeden, drugi idzie, to następny też chce być i czy to zapisać się na przykład teraz do mojego stowarzyszenia, czy po prostu przyjść na jakiś czyn społeczny, popielić kwiatki, czy przesadzić kilka drzewek w inne miejsce, zagospodarować jakiś teren zielony, czy jakiś skwer. Myślę, że to ważna sprawa, że ci mieszkańcy naprawdę czegoś chcą, bo te fundusze sołeckie, które szły na jakieś poprawianie dróg i inne rzeczy, nie spełniały pełnej roli i nie wzrastała, że tak powiem, ta aktywizacja do tego stopnia, żeby rodziło się coś więcej, żeby ci ludzie się spotykali, rozmawiali, nabierali kontakty i szli w stronę tego, że wspólnie, razem można więcej zrobić. No.
No dobrze, tutaj jeszcze pojawiły się pytania, bo od razu czytam. Tak, chłopaki mają wspólne granice, no bo się rozłączyli z jednego dużego sołectwa, tak, więc mają wspólną granicę, ale jest pytanie, Tymoteusz pyta, ilu macie mieszkańców? No to Kamil, ile masz? Niespełna 200 osób. A Roberto? Prawie 800, 780, coś koło tego. Okej, okay, dzięki. No to teraz przejdziemy do tej kwestii, no dobrze, o dumie było, no ale czasami są te blaski, tak to mówią, i cienie. No to teraz o tych cieniach, czyli o trudnościach. Gdzie mieliście trudności w czym? Wcześniej albo też na przykład teraz, jeżeli chodzi o sołectwo i współpracę z mieszkańcami i też na przykład między sołectwami. No to dawajcie. Osobiście uważam, że trudności nie ma. Są wyzwania, które po prostu... Trzeba je złapać za szyję i jakoś tam ogarnąć. Ciężko mi powiedzieć, czego mógłbym się przyczepić, jeśli chodzi o trudności. No, wydaje mi się, że mogła być lepsza współpraca z urzędem. Mamy pomysły, czasami one są przez górę, że tak powiem, niesłyszane. Chcemy coś działać, czasem na większą, czasem na mniejszą skalę, ale mamy jakieś tam pomysły, co z tym wszystkim mamy zrobić. Często zostajemy sami sobie, aczkolwiek dajemy sobie z tym radę. Tak jak powiedziałem, nasza wieś jest dobrze skomunikowana, mamy niemalże wszystko. Nasza wieś skupia się głównie przy jednej ulicy, więc większych problemów nie ma. Tam są odnogi, brakuje nam tylko kilku lamp tak naprawdę, żeby doświetlić ulicę. Wszystko gra i buczy. Kłopotliwe, czy jakbym jak naprawdę się miał czegoś przyczepić, znaczy nie, no to przyczepiłem się już o urzędzie. Ostatnio wychodzą problemy z tym, że plac wiejski usytuowany jest w centrum wsi, co oznacza, że graniczy z domami osób prywatnych. To budzi jakieś takie drobne, jakieś tam, że tak powiem, może kłopotliwe sytuacje. Aczkolwiek wydaje mi się, że jest tych działań na placu wiejskim w ciągu roku jest tyle, że to raczej nie jest uciążliwe. Plac zresztą jest zadbany, zawsze wykoszony, ogarnięty. Także wydaje mi się, że nikt nie powinien mieć tam jakichś większych problemów z jego sąsiedztwem. Aczkolwiek postaram się nie problem, tylko tą sytuację w jakiś tam sposób w tym roku naprawić. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Także, wyzwania mówiłem, o wyzwaniach. Także postaram się to ogarnąć, żeby wszyscy byli zadowoleni. Mam na myśli wszystkich mieszkańców, łącznie z osobami sąsiadującymi z placem wiejskim. No to nie jest proste. Ja pamiętam, że u nas, jak otwieraliśmy świetlicę, to pierwsze co, to na zebraniu wiejskim, aż musiałam wiejskie zebranie zwołać, a nie zebranie mieszkańców. Tak? Pamiętamy różnicę, jaka jest pomiędzy tymi dwoma spotkaniami. To wymuszono uchwałę, że cokolwiek się będzie działo w świetlicy wiejskiej z tych prywatnych albo nawet i sołeckich rzeczy, ma się kończyć o 22:00. I potem cisza, czyli tak zwane imieniny, chrzciny i cztery wesela i pogrzeb, no to właśnie do 22:00 i koniec. Stąd też skończyło się jakby chętka na wynajmowanie świetlicy w OPP-ach. No bo ludzie chcą się bawić dłużej, a nie, że o 22:00 jest zamknięcie, no więc też i wpływy z świetlicy. Bogdan pyta, czy macie wspólne działania w ramach Funduszu Sołeckiego? Tak, będziemy o tym rozmawiać w późniejszej części. No dobra, Roberto, a teraz Ciebie poproszę, no, u Ciebie, jakie były wyzwania? Wyzwania, trudności. No, przede wszystkim moim zdaniem to najważniejsze jest, żeby nie dopuścić do fazy konfliktu, czy to z mieszkańcami, czy z osobami, którymi się współpracuje, bo zawsze przychodzi taki moment jakiegoś tam załamania, czy jedna osoba nie może, albo druga nie chce z tą współdziałać. Więc jak najszybciej zaradzać w takich sytuacjach. A jakie były wyzwania? Wyzwania są zawsze różne i tylko my musimy być na tyle elastyczni, że pełniąc cele sołtysa, ludzie zwracają się z różnorodnymi problemami do nas, od tych najmniejszych do tych nawet większych i wiele osób myśli, że jesteśmy alfą i omegą, ale czasami chwila rozmowy i wskazania tylko miejsca, w którym daną sprawę można załatwić, jest dla mieszkańca, że tak powiem, w cudzysłowie, zbawieniem nawet świata, bo wie, że ktoś zainteresował się jego problemem i ma podane miejsce, w którym może go załatwić, więc warto odbierać telefony w różnych dziwnych porach dnia, już nie powiem nocy.
więc każdy człowiek ma inne potrzeby i ten czynnik ludzki jest tu najważniejszy. I mówię, najważniejsze to nie dopuszczać do jakichś większych konfliktów, a co do naszych tam współpracy, to ja myślę, że powinniśmy się cieszyć z tego, że Kamil jako Aleksandrowo mają piękny, wspaniały plac wiejski ze wspaniałą rekreacyjną wiatą i zapleczem już technicznym w postaci garażu, sceny i podobnych rzeczy. My jako Obierwia mamy piękną szkołę, która jest bardzo dobrze wyposażona nie tylko technicznie w środku, ale są też obiekty sportowe, ze dwa boiska, plac zabaw dla dzieciaczków, więc na takiej małej przestrzeni, jaką my tutaj sobie gwarantujemy i powinniśmy cieszyć się z tych obiektów i nawzajem korzystać, czy to jest mieszkaniec Obierwi czy Aleksandrowa i nie dopuszczać do tego, że inni drugim zarzucają, że tego nie mają. No, to jest chyba najważniejsze, żeby pokazywać, że my możemy być u Was, a Wy u nas i nawzajem z tego korzystać. To takie najważniejsze chyba nawet przy takich małych współpracach, bo tak jak powiedziałem, dużo rzeczy można zrobić, ale myślę, że róbmy to tak, żeby to było tego coraz więcej, ale naprzemiennie, że u Kamila jest to, a na przykład w Obierwi może być coś innego, z którego też wszyscy korzystają. Nie no, tu powiedziałeś dwie rzeczy, no, żeby przeciwdziałać konfliktom, aczkolwiek ja z mojego coachowego doświadczenia wiem, że konflikt jest rzeczą czasami niezbędną, która się nie, że zarządzanie przez konflikt, żeby się źle z nie zrozumieć, tylko że jest niezbędną, żeby się wydarzyła, bo wtedy w tych emocjach ludzie czasami mówią to, czego też nie powiedzieli wcześniej, a w nich chodzi. Więc wypowiedzieli, padło na stole i jest nad czym się pochylić i to rozebrać, tak? I zmienić. Tylko u nas jakoś nie jesteśmy do tego też przyzwyczajeni, to jest kwestia może kulturowa, wychowania, nie wiem jak to jeszcze nazwać, że jak jest konflikt, to już jest po ptakach, rozchodzimy się każdy w swoją stronę, dobramy i się nie znamy. Więc wszyscy są wrażeni, nie mówią sobie wprost, tylko często za plecami, tak. A to jest najgorszy sposób komunikacji. Mówisz no do czyichś pleców. To chyba o tym będziemy w następnym odcinku mówić, że jest też o komunikacji z mieszkańcami, więc będę starała się też ten Wojtek poruszyć. No dobra, a teraz mamy dobre praktyki i dobre dusze. I tu jest też moment właśnie omówienia o tej współpracy, co robicie też razem. No to chłopaki, zapraszam do wypowiedzi. Dobre dusze, znaczy dobre dusze, to ja przede wszystkim chciałbym wspomnieć o swoich radnych sołeckich, pani Grażynka, Edward i Tomasz. Tak się zdarzyło, że są w tej Radzie też ze mną już drugą kadencję. Tak się zdarzyło, że Edward jest budowlańcem, Tomasz jest elektrykiem. Place wiejskie ogarniamy bardzo fajnie. Dwa czy trzy lata temu ujawnił się u nas pan Stanisław, który obecnie ma 72 lata. Życzę zdrówka, bo ma gdzieś pewne problemy. Jest inicjatorem kilku akcji. Ostatnim jego pomysłem to było to, żeby stwierdził, że nie mamy sceny na placu wiejskim, warto ją zrobić. Powiedział, że chętnie pomoże. Dużo rzeczy zrobił sam. Spawał. Jako mieszkańcy później pomagaliśmy w montażu tego, w wszelkich pracach. Pojawił się też pan Kazimierz, który zajmuje się na co dzień blacharką. Zrobił wszystko ładnie, pięknie, jeśli chodzi o dach i ściany. Ale też przede wszystkim mieszkańcy, którzy przychodzą na ten plac wiejski i w czynie społecznym pomagają. I dużo rzeczy w sumie odnośnie tej sceny przekazali. Drzwi, okna, ułożenie płytek, przekazanie jakichś tam materiałów. Nadmienię też, że w tamtym roku nasza scena zajęła pierwsze miejsce w województwie mazowieckim w konkursie Fundusz Sołecki Najlepsza Inicjatywa. To też o czymś świadczy, bo kupiliśmy tylko materiał, a tak naprawdę całą resztę od podstaw zrobiliśmy sami. Więc jeśli chodzi o dobre dusze, radni, sołeccy, pan Stanisław wyróżniony szczególnie, no i oczywiście mieszkańcy, którzy choczo, czemu nie? Przychodzą i pomagają. Nie słychać? Maja, wyciszyłaś głos. A jak to jest Roberta? Roberto, jak to u Ciebie wygląda z dobrymi duszami? Czasami wymieniają OSP, czasami wymienia się koło gospodyń wiejskich, nie wiem, młodzież. Od razu zgaszę Ci na wstępie. Nie mamy OSP, nie mamy koła gospodyń wiejskich. Pojawiło się koło. Na pewno wiem, że w Aleksandrowie, to tak ostatnio, bo do tej pory no może tak te dobre dusze to jest stowarzyszenie, które powstało w 2018 roku i to takie całe stowarzyszenie, nie dość, że wspiera nasze miejscowości, czyli Obierwie i Aleksandrowo, bo tutaj jest ta przestrzeń, albo robimy coś dla dzieciaków bardziej koło szkoły, albo
jakiś festyn już nie tylko dla dzieciaków, ale bardziej rodzinny, to już na Placu Wiejskim w Aleksandrowie. Spotykamy się też w obierwi na prywatnej posesji, w dalszym ciągu kontynuując tą moją polówkę, czyli turniej piłki siatkowej. A te dobre dusze to na pewno ta Rada Sołecka, bo też mogę pozdrowić panią Renatkę, która nie dość, że jest moją sąsiadką, to jeszcze rozstrzyga bardzo dużo kwestii przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji, zarówno, że jest w Radzie Sołeckiej, to także jest w zarządzie stowarzyszenia. I więc jak ktoś działa, to przenika się nie dość, że przez Radę Sołecką, stowarzyszenia, czy też potem nawet koła gospodyń wiejskich się ospę. Czasami ludzie się zastanawiają, dlaczego są to te same twarze, po prostu ci społecznicy angażują się we wszystko, co wokół się dzieje, więc dobre dusze to także mieszkańcy, którzy potrafią zadzwonić i powiedzieć, zapytać się, czy ty, Robert, jeszcze w tym miesiącu to zrobimy coś tam na tym skwerze, poprawimy, zbudujemy, poprawimy, może coś się oberwało i jest taka osoba, która potrafi zadzwonić też w różnych dniach tygodnia i powiedzieć, co w tym tygodniu planujemy, albo co w tym miesiącu, jak nie w tygodniu. Pojawiają się takie osoby i ten głos mieszkańca jest najważniejszy. Najgorszym etapem jest takim, że ludzie zaczynają dużo mówić, a właśnie nie zgłaszają takich małych, drobnych problemów, które można rozwiązać tu i teraz natychmiast, a tych komunikatorów mamy teraz naprawdę dużo. Nie wspomnę o tych Facebookach, Messengerach i innych rzeczach, więc ta komunikacja mogłaby być bardzo szybka, ale ludzie rzadko z tego korzystają i myślę, że to jest też jakaś praca na to, żeby nauczyć ludzi. Nie dość, że pisać komentarze, to na przykład zadawać pytania, tak jak tu dzisiaj zadają, bardzo fajnie, widzę, czy toczy się dyskusja pod naszym spotkaniem. I kolejne pytania do ciebie nie dochodzą? Słuchajcie, ale jest też pytanie, jak motywujecie młodych ludzi do uczestnictwa w życiu sołeckim? Młodym ludziom trzeba dać przestrzeń do tego, że Jaśko lubi grać w piłkę nożną, ten lubi koszykówkę, trzeba organizować im turnieje, na których coś wygrywają. U nas zazwyczaj, jak są imprezy sportowe czy rekreacyjne, to dla każdego dzieciaka jest skromny upominek. Wiadomo, tam te pierwsze 3 miejsca są zawsze jakoś wyróżniane. I czy to jest festyn, czy stricto turniej tylko i wyłącznie dla dzieci, to te nagrody zawsze są. Bo nawet jak jest to festyn rodzinny, żeby przyszła cała rodzina, to dziecko musi być zabezpieczone, czyli są wynajmowane urządzenia rekreacyjne typu dmuchańce, gry i konkursy z nagrodami, tak jak już wcześniej wspomniałem. I to w moim przypadku chyba najlepsza metoda, żeby to dziecko miało co robić. Czy to będzie konkurs plastyczny w trakcie, czy malowanie budki z kartonów, czy coś innego. To najlepszy sposób, że on wie, że ta oferta na każdym takim spotkaniu będzie dla niego przygotowana. No Kamil może jeszcze coś tu doda, a ja myślę, że taka najszybsza reakcja, bo żeby ten młody człowiek poczuł się na tej ofercie, którą my do niego przygotowaliśmy, że to jest naprawdę dla niego. No okej. Okay. A Kamil, masz... To powiem, że tak faktycznie. No, idziemy w to, że organizujemy czy to wigilię dla dzieciaków, jakieś konkursy. Niech oni po prostu najpierw mają to świadomość, że mogą przyjść na plac wiejski i dobrze się bawić. A wydaje mi się, że im będą starsi, tym bardziej może zrozumieją, że skoro tą młodość mieli tutaj taką fajną, to zaangażują się w pracę. Nie przymuszamy nikogo do ciężkich robót, aczkolwiek swego czasu był czyn społeczny, gdzie miałem 5-latka. Było też układanie drzewa, gdzie przyjechała do nas drużyna druhów i pomagała. Ale to były takie raczej spontaniczne akcje. Staramy się, żeby wiedzieli, że na placu wiejskim mogą dobrze spędzić czas, mają gdzie przyjść. Liczymy, że to w przyszłości zaprocentuje ich zaangażowaniem w te działania nasze. Fajną rzeczą był kiedyś konkurs podwórko talentów Nivea, więc tam dzieci zostały zaangażowane do tego, że były głównymi aktorami i pokazywały te swoje umiejętności poprzez montaż. Każdy mógł się pokazać w tym, co jest najlepszy. I to też jakieś takie wzorowanie się dla innych ich kolegów, że wystąpił w tym filmie, pokazał, co umie, ale właśnie, tak jak Kamil wspomniał, fajne jest to, że jak rodzice i starsi pracują, to warto tego dzieciaczka zabrać ze sobą, niech on tam idzie przy tej taczce, czy weźmie kawałek drewna i wrzuci do ogniska, że też przy tym pomaga. I to już od takich najmłodszych lat uczynię tego, że spotyka się grupa dorosłych ludzi i coś razem robią, żeby to dziecko widziało, że nie siedzi tylko w domu z mamusią przed komputerem albo przed fajnym serialem telewizyjnym, bo mówię, ale wiecie, to jest metoda na McDonalda.
To jest metoda na McDonalda, która sprawdza się w działaniach społecznych również dla tych, którzy są młodsi, ale może pamiętają. Na początku McDonald, jak wszedł do Polski, to miał takie sale, żeby można było kinderbale zrobić, czyli urodziny dzieciaka. No i przecież jak ten dzieciak dostał tego tam cheeseburgera czy cokolwiek innego, to on nie pamiętał, że zjadł tego cheeseburgera, jak on smakował. On pamiętał, wiązało mu się to z radością przebywania razem z rodziną, ewentualnie z kolegami i zabawy w tym miejscu. Więc potem na bazie tych emocji wracał. Więc generalnie, chłopaki, metoda na McDonald's działa. To jest sprawdzone marketingowo i biznesowo, że w ten sposób, tak jak mówicie, wychowujemy naszego młodego, a potem dorosłego wolontariusza. Tak, bo to generalnie wszyscy robimy to w wolontariacie. No dobrze, a to teraz zrobimy taką część, trochę odwrócimy kolejność, bo pojawia się pojawiło się pytanie, jak motywujecie młodych ludzi, to mówiliśmy właśnie metoda na McDonalda, kolejne pytanie, skąd czarujecie pieniądze na nagrody? No to jest, to się mówi teraz nowocześnie fundraising, ale może być fundraising rzeczowy, a może być fundraising finansowy, więc pytanie, które stosujecie u siebie, żeby ten dzieciak poczuł, że ma jakiegoś fanta w łapce? Namawiając sponsorów, te wszystkie gadżety, pakujemy jakieś fajne torby z logą sponsora, mogą być to drobne smycze, upominki, które posłużą im do czegoś na trwałe, nie tak, żeby wziął, pobawił się chwilę i wyrzucił, ale żeby to były jakieś tam jakieś kredki z logo, zeszyt, kolorowanka i tak dalej, która daje jakiś dalszy etap korzystania z tego. Są to nie tylko sponsorzy, ale są to również projekty grantowe, czy to od Marszałka, czy to Mazowsze Lokalnie, jest tego bardzo dużo. My jako stowarzyszenie pozyskujemy różnego typu dofinansowania, pomagamy też innym pozyskiwać, dając im skrzydła, bo niektóre grupy samopomocowe lub grupy nieformalne mogą pod szczeblami stowarzyszenia pisać na przykład do Mazowsze Lokalnie. I tam, gdzie pojawia się jakaś taka inicjatywa albo iskierka, to śmiało nasze stowarzyszenie podpisuje się pod tym wszystkim i pomaga pisać takie projekty. Przepraszam, przerwałam, ale chciałam zapytać, bo zachodniopomorskie, sołtysi pytają, Stowarzyszenie Sołtysów Zachodniopomorskiego, czy robicie jakieś wyjazdy dla dzieciaków? Jeszcze nie zrobiliśmy żadnego. Na razie skupiamy się... pozyskanie środków zewnętrznych zawsze nie jest łatwe. Tak jak Turbert wspomniał, to są sponsorzy, jakieś granty, więc tych pieniędzy jest niewiele, więc organizujemy wszystko tu na miejscu. Czy to turnieje, ty jakie tam organizujesz jako Radomir, czy tutaj coś na placu. Więc odpowiedź jest nie. Staramy się na razie bardzo lokalnie, ale pomyślimy o tym. Tym bardziej, że przepisy co do organizowania wycieczki przez stowarzyszenie to się troszkę zmieniły, radziłbym z tym uważać. Więc lepiej powierzyć to specjalistom i biurom podróży. Oczywiście stowarzyszenie może być takim stricte organizatorem dającym pisząc jakiś projekt i wykorzystując do tego biuro podróży, ale tak jeszcze dodam, bo mi się teraz przypomniało, że najważniejsze w naszych imprezach, żeby te nagrody zawsze trafiały przede wszystkim do dzieci, a dopiero potem dla tych starszych, bo to dziecko na pewno zapamięta, że jakiś tam Radomir kiedyś, jak on był bardzo mały, to zorganizował taki fajny turniej i do końca życia zapamięta, że dostał tam jakiegoś fanta. I mówię, ten jeden uśmiech dziecka to chyba najważniejszy na całe życie może być, bo ten jeden mały człowiek zapamiętał, że były takie turnieje i że na tym turnieju to jeszcze można było pozjeżdżać z dmuchańca, były jakieś lody i wszystko było za free. Bo i że ktoś osiągnął i został nagrodzony. Osiągnął, tak. Znaczy na naszych konkursach, jakoś wszystkie dzieciaki otrzymują fanty, nie ma... Nie może tak, że ktoś odchodzi z płaczem. Nawet jeśli mamy 10 prezentów, a wiemy, że jest 20 dzieciaków, to 20 dzieciaków otrzyma jakiś upominek. Także nikt jeszcze zapłakany od nas nie wie. Dziecko to jest najważniejsze w wszystkich tych działaniach społecznych, bo rodzic, jak jest rodzina, przychodząc na taką naszą inicjatywę, wierzę, jak jego dziecko i wyjdzie zadowolone, to i on też jest zadowolony. No tak, bo przynajmniej nie ma ludzi, że już musi iść do domu, tylko generalnie zostańmy jeszcze chwilę. Bardziej jest z drugą stronę, chodź już, bo już trzeba. To działa inaczej. No dobra, ale teraz bym przeszła do clou tego odcinka, ponieważ sponsorem spotkania jest pytanie pod tytułem, no czy macie jakieś wspólne działania z Funduszu Sołeckiego, bo jak wiemy, istnieje tak zwana wspólna inicjatywa, ale rzadko jest wykorzystana,
Być może dlatego, że najczęstsze przypadki, jakie ja słyszałam w Polsce, to, że szkoła sobie życzy dofinansowania, więc chce trochę dziabnąć z funduszu sołeckiego, no to co? Wszystkie wsie, które ze sobą graniczą, a dzieciaki uczęszczają do tej szkoły, to żeby podjęli uchwałę, że przeznaczają fundusz sołecki na szkołę. No nie, to było intencją ustawodawcy. Nie daj Boże, jak grono rodziców przejmie rządy w takiej miejscowości. No, ja się raz z tym musiałam zetknąć, ale napisałam na tyle, jeszcze nie było wtedy wspólnej inicjatywy, na tyle napisałam tą uchwałę, że to musiało być zajęcie tylko dla dzieci z OPYP, więc w szkole się już odechciało, bo musiała je osobno organizować. Tak? Więc daj sobie spokój. Do tej szkoły chodzą cztery wsie, więc to dla nich było kłopotliwe. Już potem nie wyciągali ręki do funduszu sołeckiego. Ale najważniejsze jest, jak to u Was jest, jeżeli chodzi o inicjatywy z funduszu i inne wspólne. Podzielcie się tym. Tu może ja zacznę. Sąsiadujemy ze sobą, ale mamy różne priorytety. Obierwia jest bardziej nastawiona na rolników i oni mają swoje potrzeby. U nas tych rolników nie ma. Tak naprawdę jeszcze wspólnej inicjatywy żadnej, chociaż raz było włos. Nie zrobiliśmy żadnej wspólnej, aczkolwiek w tamtym roku Obierwia przeznaczyła część środków na drogę, która kończy się w Aleksandrowie, a my w tym roku zamierzamy część środków przeznaczyć, żeby tę drogę kontynuować w Aleksandrowie, więc w ten sposób jakaś współpraca jest po raz pierwszy, a poza tym każdy działa oddzielnie, jeśli chodzi o fundusz i podział środków. Czyli klasyka sołeckiego gatunku. No tak, dobrze. Jest jakaś ta zawrócz, ale trzeba tu znaleźć wspólny mianownik. Moim zdaniem te połączenie drogi, czy potem zrobienie jakiejś ścieżki edukacyjnej, czy szlaków a la turystycznych, małej ścieżki dla rowerów, jest to jakimś połączeniem, bo nasze miejscowości mają kilka takich zaniedbanych dróg, które mogą nas fajnie połączyć i nawet stricto pod kątem turystycznym by się to fajnie sprawdziło. Tym bardziej, że Kulpie to bardzo fajny region naszej kochanej ojczyzny, więc zapraszamy do nas nie tylko. A przy okazji, żebym nie zapomniał, to już w sobotę zapraszamy na turniej sołtysów i liderów wiejskich do Nowej Wsi Wschodniej. To akurat w gminie Rzekuń, ale to nasze stowarzyszenie z kołem gospodarki wiejskiej z Nowej Wsi Tomka Krzanowskiego. Robimy to wspólnie już. To jest czwarta edycja. Pozdrawiamy Tomka, bo tu dzisiaj z nami nie jest. Pozdrawiamy Tomka. Też świetny działacz po drugiej stronie rzeki, jak to my mówimy. Więc takich stricto rzeczy trzeba znaleźć, co ludzie mają w potrzebach i potem jakoś tak powolutku starać się, żeby to nas połączyło. Więc niech Aleksandrowo zrobi z jednej strony tę drogę, my z drugiej, potem zrobimy jakoś ścieżkę edukacyjną, fajne tablice do spacerowania, do spędzenia wspólnego czasu. I to chyba tak musi jakoś powoli zapoczątkować, żeby do tego dążyło, bo takie rzeczy powinny łączyć, tak samo jak ten fundusz sołecki, bo jest tych potrzeb dużo i ludzie się cieszą z małych rzeczy, które są zrobione stricto, czy to na jedną dzielnicę, czy ulicę, bo to różnie z tym bywa. Ja tylko dopowiem, że to nie jest żwirówka, tylko po prostu jest trasa w lesie, która po prostu ma potencjał bardziej rekreacyjno-turystyczny niż transportowy taki stricte dla samochodów, także to jest w ogóle inna kwestia. Także tak no sam. Wiesz, jak zrobicie tą drogę, nawet puszczając tak zwany ostrówek do wyrównania, a naród poczuje, że to się już da bez dziur przejechać, to się zaraz z tego zrobi droga z petycją pod tytułem Panie Wójcie, potrzebujemy na utwardzenie, to on Was przechrzci, pozdrawiamy wójta. Jak będziecie chcieli ją, wiecie, wykorzystać i a on tak może o niej zapomniał, żeby kolejna inwestycja mu większa nie wyszła. Ale pomysł jest super. Idźmy w stronę ścieżki rekreacyjnej. Tak jest. I tej wersji się będziemy czytać. Tak, Kasiu? Ale ja myślę, że tutaj ten pomysł chłopaków jest o tyle fajny, bo miałam to szczęście być w Waszym rejonie, zresztą odwiedziłam Was, także podpisuję się obydwoma rękoma pod tym, że Kurpie i gmina to są fantastyczne okolice. I prawdopodobnie, jeśli to jeszcze nie nastąpiło, to pewnie będzie jakimś takim elementem, który będzie przyciągał i będzie budował taką Waszą markę. Ona już się buduje, bo Zielone Kurpie już są znane, projekt Radomir już jest znany. Aleksandrowo z placem swoim jak najbardziej. Także myślę, że to jest dobry kierunek i taka turystyka lokalna i te perełki takie, bo na pewno są i przyrodnicze, i historyczne, będzie można fajnie w to wmontować i to będzie kolejny punkt zaczepienia, żeby zwłaszcza to młodsze pokolenie poczuło, że to są ich korzenie, że to jest ich miejsce, że nie wzięli się tu znikąd, tylko faktycznie
warto się tu zatrzymać, zostać na dłużej. Także... A, chłopaki jeszcze będą mieli po minucie na elevator speech, żeby zareklamować, dlaczego akurat do nich trzeba przyjechać, więc będą mogli się wykazać. Ale to teraz podsumowując tą partyjkę, co robiliście wspólne? Wiemy, że z inicjatywy z Funduszu Sołeckiego jeszcze nie, dopiero małymi kroczkami zmierzacie w kierunku i to jest fajne, że też budujecie taką świadomość, że droga się połączy, to potem może razem podejmiemy uchwałę na temat ścieżki z tablicami, to wszystko jest przed Wami. A jeżeli chodzi o inne projekty, które robicie razem? Teraz pojawiło się pytanie o seniorów i od razu Twoje pytanie, no. Więc od razu je połączę. Byliśmy te podwieczorki tematyczne. Było to dla osób 50+. I były to zarówno panie z Obierwi, jak i z Aleksandrowa. Jak do nich trafiamy? No rozmawiamy z tymi starszymi osobami, to bywa tak, że niekoniecznie trzeba powiedzieć wszystkim, ale jak powiesz jednej fajnej, która zna inne fajne kobietki, idzie. One przychodzą na kotleta, wysłuchają fajnych prelekcji, bo pierwsze było o bezpieczeństwie i o tym, jak seniorzy mogą zakładać, zrzeszać się jako seniorzy. Do tego był jakiś poczęstunek i konkurs na najlepszą nalewkę, powiedzmy. Potem następny był jakiś dietetyczny. I zawsze znajdujemy jakiś taki temat przewodni, do tego dodajemy jakieś dodatkowe atrakcje, bo na tym dietetycznym dodatkowo było jakiś tam make-up, malowanie się i podbystrzanie swoich wdzięków. To wszystko działa i ja myślę, że takich rzeczy jest dużo, bo mówię, jeżeli jest to ciepło, to robimy inicjatywy, na które mogą przyjść mieszkańcy, znaczy nasze imprezy są, że tak powiem, open, takie otwarte, że cała gmina i przyjeżdżają nawet z Polski do nas, żeby zobaczyć, co my tu wyczyniamy. Więc jak jest trochę zimniej, to przenosimy się do szkoły. Pani dyrektor użycza nam jakiejś tam większej sali i wtedy sobie siadamy i rozmawiamy i podejmujemy jakiś temat, który łączył zarówno seniorów, starszych, młodszych, czy też najmłodszych. I tak trzymać. Przypominamy, że wtrącę, że zaraz, ci, którzy nie wiedzą, to można wpisać do statutów sołectw Radę Seniorów. To jest taka możliwość. Młodzieżowej Rady Sołeckiej nie, ale Rady Seniorów tak. Więc jeżeli jesteście w trakcie zmiany statutów, warto, bo wtedy ona może się zbierać i jest to już wpisane w statucie, może operować też. Dawaj, Kamil, co tam u Was? Chciałem powiedzieć, że tak naprawdę wszystkie eventy już teraz chyba robimy wspólnie. Ja tam z początku jako sołtys, jak to mieliśmy jakieś takie drobne ogniska, spotkania, dancingi z mieszkańcami, to były tak naprawdę tylko dla nich stricte, ale to był początek mojego sołtysowania. Teraz zapraszamy siebie nawzajem i razem wspólnie organizujemy, także... Wiadomo, sołectwo nie ma osobowości prawnej, stowarzyszenie ma większe możliwości, więc staramy się dokładać. Porówno to nigdy nie jest sprawiedliwe, więc no, jaka jest potrzeba w Aleksandrowie, jaka w Obierwi, to tak stricte rozumiemy. Nawet mało tego już nie robimy, tylko w Obierwi, w Aleksandrowie, więc bawimy się nawet za rzeką, czyli w gminie Rzekuń. Nie mówię już o całej gminie. Nie to, że chciałbym zabrać wszystkie imprezy w powiecie, ale po prostu zawsze służę swoją pomocą, odpowiedzią i to, że się tam pojawi logo czerwone Radomira czy nie, to dla mnie w ogóle nie ma znaczenia. Ja mam satysfakcję, jak ta iskra działa, czy ktoś sobie założy nawet, zaczynając od tego jakiegoś fanpage'a swojej miejscowości, koła gospodyń wiejskich i chce działać i ja mu podpowiem dwa zdania, więc dla mnie to sama radość, że ktoś wreszcie coś zaczął pokazywać i chwalić się tymi swoimi sukcesami, żeby to zobaczyła cała Polska, tak jak dzisiaj Aleksandrowo i Obierwia. Jest znana, no mówię, nie tylko w okolicy czy w regionie, ale w całej Polsce. Przykładem tego było ostatnio konferencja sołtysów, gdzie byliśmy na okrągło zaczepianie. Ja tylko w głowie układałem, skąd panią znam, więc jest tych znajomości tyle. A jak to mówią, w życiu kontakty są najważniejsze. Nie tylko w biznesie, w życiu codziennym, ale i w stricte działaniach społecznych. Bardzo ważna sprawa. Jak najbardziej to kwiat młodzieży męskiej, że tak powiem, z okolic Ostrołęki, tutaj dzisiaj z nami jest, przed ekranami. Dobrze, ale też pytanie, słuchajcie, pomysły są, pukamy do drzwi jako stowarzyszenie, ale też jako sołtysi, gminy, pytamy o granty, czyli do marszałka, no ale może łatwiej jest, jeżeli sołtys jest też radnym. Jak to jest? Nie polecam. O. Widzisz, różne głosy słychać, więc fajnie, że mówisz to z drugiej strony, że niekoniecznie. Są różne opinie, że niby sołtys jest bardziej sprawczy wtedy, aczkolwiek no, ja staram się oddzielić pracę na rzecz sołectwa, pracę na rzecz gminy,
to troszkę się mimo wszystko sprzeczne są ze sobą rzeczy. Uważam, że nie warto łączyć tych funkcji. To są trochę, znaczy trochę, to są zupełnie inne kompetencje i zadania. Dobrym też jest to, że jeśli są, powiedzmy, sołtysi radne, są to dwie osoby, to zawsze jest większe wsparcie z danego okręgu. Tak, to jest jedna osoba, a tak to by były dwie. Zawsze jakiś tak głos więcej. Byłoby nas teraz trzech tutaj, nie? A teraz jest tylko dwóch. Bo ja korzystam z tego wsparcia jako kamień jako radnego. To jest bardzo przydatne, jeżeli się uzupełniamy i na tej przestrzeni właśnie ja jako sołectwo, a kamień radny z mojego okręgu, to zawsze jest nas dwóch. Niektórzy nie lubią, że jest aż dwóch, na przykład na komisji, bo jeden to już za dużo. Więc dlatego fajniej by było, jak było nas trzech. To już w ogóle na trzech to nie byłoby siły. Ale dajemy sobie super radę we dwóch, tak jak Kamil powiedział, że to są inne kompetencje, radny sołtys, więc moim zdaniem fajnie było, żeby to w ogóle było ustawowo rozdzielone. Nadmienię, że znaczy, moje osobiste przemyślenia, rola sołtysa jest cięższa od roli radnego. No może na tym poprzestanę. Jeśli mogę włączyć się do tej rozmowy, bo Maja, że tak powiem, ubiegłaś mnie z tym pytaniem, bo też mi ono gdzieś tam chodziło po głowie. Osobiście to ja oczywiście jestem tylko sołtyską, więc to może być tylko i wyłącznie moja opinia, nie poparta doświadczeniem, ale też uważam, że lepiej jest, jak te role są rozdzielone. Ale czy w tym momencie w ramach takiej współpracy, czy właśnie komunikacji, czy no nie jest to jakimś takim plusem, że ta twoja wiedza, ta świadomość, czy informacja, którą możesz potem przekazać mieszkańcom z tym, co się dzieje w gminie, to nie jest w jakiś sposób pomocna? No bo wiadomo, że jako radny, no to reprezentujesz mieszkańców gminy, jako sołtys swoich. Robię, mam nadzieję, wszystko, żeby odpowiadać na ich potrzeby, jakieś prośby, ale z racji, że jestem radnym gminnym, skupiam się na całej gminie, nie tylko na okręgu, więc biorę to troszkę szerzej mimo wszystko. Aczkolwiek wydaje mi się, że odpowiadam na wszystkie prośby i apele mieszkańców. Jeśli tylko ktoś ma odwagę i chęć do mnie napisać albo zwrócić mi jakąś uwagę, to chętnie ich reprezentuję, jak najbardziej. Tak mnie trochę to uszczypnęło, Basia, bo ja myślę, że... Nie, poczekaj, pytanie do ciebie będzie... Dobrze, bo zapomnę, bo sołtys też powinien być kompetentny i może brać we wszystkich... To jest inna Bacia. Tak. Powiem, że na sesji i tak dalej, może tak jest samo... Jest to wskazane, żeby uczestniczył, żeby być na bieżąco, ale tu mówimy o tej kompilacji, nie? W szkoleniach my akurat takim przykładem będzie, że tak powiem, kryptoreklama, ale Masz Głos był naszym takim początkiem, bo Kamil tam startował już jako sołtys, a ja tylko jako aktywator społeczny. Dzisiaj Kamil jest radnym, a ja jestem prezesem stowarzyszenia i w ogóle nam to nie przeszkadza, bo wiedza to najważniejsze nawet przy działaniach społecznych, żeby umieć szukać, umieć to wykorzystać na swojej, że tak powiem, ziemi, czy to jałowej, czy mniej jałowej i wprowadzać to w życie. To jest najważniejsze, żeby ludzie chcieli chcieć. Ja to tak specjalnie, że tak powiem, ten kamyczek do ogródka, relacja, łączenie funkcji wrzuciłam, bo jest też taki stereotyp wśród nie wiem, czy mieszkańców, czy właśnie sołtysów, radnych, że jak się ma te dwie funkcje, te dwa stołki, że tak kolokwialnie powiem, no to jest lepiej, bo więcej wie, więcej może. No my tam od tej drugiej strony wiemy, że to tak niekoniecznie więcej można, no ale też spróbujmy przy tej okazji obalić te stereotypy. Ale żeby się nie poczuł Robert, że tak powiem, niedoceniony czy pominięty w tym wątku, kiedy żeśmy się umawiali na to spotkanie, byłeś jeszcze sołtysem, niedawno były wybory, teraz jesteś eksołtysem, masz fantastyczny pomysł na siebie i w tym momencie jesteś doskonałym przykładem na to, że sołtysem się bywa, to co mówiliśmy wcześniej, sołtysem się bywa, społecznikiem, mieszkańcem się jest, ale powiedz mi, bo być może, że wielu z nas sołtysów, którym tam się po głowie różne rzeczy kandydować, nie kandydować i tak dalej na drugą kadencję, czy nie jest czasami tak, że kurczę, tyle miałem pomysłów, tyle jeszcze mogłem zrobić, nie jestem, nie mam już tej mocy sprawczej,
coś przepadło, coś zginęło, czy coś legnie w gruzach, się nie spełni, czy to właśnie jest coś takiego na takiej zasadzie, coś się skończyło, coś się zaczyna, karawana jedzie dalej. Powiem Ci, że przeświadczenie o tym miano sołtysa było doklepywane do wszystkich imprez, które robiłem. Nieważne, czy to zrobiło stowarzyszenie, czy ktoś inny, to sołtys zrobił, bo Robert to jest sołtys, to impreza sołtysa i tak dalej. Wszystkie te imprezy, które stricto jakoś tam w naszej miejscowości, czy to w Aleksandrowie, czy w Obielbi były realizowane, były to pod szyldem stety lub niestety Stowarzyszenia Projekt Radomia. Sołtys jako aktywator i taki bliższy kontakt z samym sołectwem ma do dyspozycji, powiedzmy, ten fundusz sołecki i może sobie tam zabezpieczyć na tą imprezę rekreacyjną, że tak powiem, integracyjną na rzecz sołectwa, ale to tylko stowarzyszenie pozwala na to, żeby tych grantów było więcej i ta impreza była bardziej atrakcyjna dla mieszkańców i nie tylko. Więc dla mnie nic się nie skończyło. Najważniejsze to, będąc sołtysem, czy też nie będąc, bo tak jak już zaznaczyłem, ja na konferencji sołtysów to pojechałem z Kamilem jako lider, powiedziałem, że liderzy tam mogą jechać, a niektórzy sołtysi nie mają tej świadomości, że też tam mogą być, że to na specjalne zaproszenia, pytać się, cały czas zastanawiać, podpatrywać innych i szukać rozwiązań, które możemy zrobić o siebie. Najgorsze jest to, że obruszamy się na wszystkich, wiemy wszystko lepiej i robimy to po swojemu. To jest najgorsza rzecz, jaką tylko możemy zrobić. Jeżeli ustępujący sołtys jest otwarty na to, że można się go zapytać i zapytać, jak ty to robiłeś i to wyszło tak, a nie inaczej, więc warto z tego korzystać. I mówię, ja mam sposób na to, żeby jak widzę, że sołtys gubi się lub nie gubi, szuka jakichś rozwiązań, sam wychodzę z jakąś tam inicjatywą, że można się do mnie odezwać, napisać na Messengera, tu czy tam, czy tam SMS-a. Dla mnie to czasami jedno, dwa zdania i już naprowadzam człowieka na konkretny temat. Więc sam też nie stoję w miejscu, cały czas szukam czegoś innego i tych swoich kwalifikacji chcę, że tak powiem, mieć jak najwięcej i też czerpię od innych, bo tylko ten, co stwierdzi, że już wszystko umie, to myślę, że nie tędy droga, więc w działaniach społecznych tak cały czas jest ewaluacja, cały czas się ludzie zmieniają i ten czynnik ludzki jest coraz dziwniejszy, więc my jako społecznicy musimy się do tego być bardzo elastyczni i zmieniać na okrągło. To prawda, to komunikacja i z pokolenia, Śmiało, to ja bym tak chciała tak podsumować ten wątek, o którym żeśmy rozmawiali, że jesteście no, idealnym, zresztą nie przez przypadek jesteście tutaj we dwóch akurat w tym wydaniu, ale jesteście idealnym przykładem tego, że jeżeli sołtysi mają pomysł na swoje sołectwa, to po prostu no, biorą sprawy w swoje ręce i ciągną do przodu, a mieszkańcy dołączają. Ale czy z waszego takiego doświadczenia, czy tych kontaktów, gdzie widzicie, obserwujecie, to jest taka praktyka częsta, bo na pewno jest godna polecenia, żeby sołtysi łączyli. Sołtysi jako sołtysi, jako osoby, już nie mówimy w tej chwili o sołectwach, tylko o ludziach, żeby łączyli. Jeden jest lepszy w tym, inny w czymś innym, żeby po prostu łączyć te swoje wiedzę, kompetencje, bo ja odnoszę wrażenie, tak obserwując to tu, to tam, bliżej czy dalej, że ja po mojemu, a można by było razem. No, dla mnie fantastycznym przykładem tutaj jest nasza wspólna znajoma, społeczniczka Alicja Rymszewicz z Trygortu. Pozdrawiamy Alicję, tak przy okazji. I jej forum sołtysów Gromada, no to jest fantastyczny sposób na to, żeby... I wtedy sołtysi też mają, że tak powiem, większą siłę przebicia. To jak wam to... Zacznę. My próbowaliśmy na wzór Alicji właśnie zrobić takie spotkania sołtysów. Nie wypaliło u nas. Mamy grupkę, z którą się trzymamy, to jest powiedzmy 6 osób. Reszta, nie wiedząc czemu, albo wiedząc czemu, nie chciała nam z nami po prostu robić tego projektu. Powiesz o szczegółach, czy... Ja chcieliśmy to zrobić w ten sposób, żeby te spotkania z wójtem były na takiej zasadzie, jak się spotyka rada, czy to na komisjach, czy rozmawiają jakieś większe sprawy, czyli komisje. Więc żeby nie było tego biegania po korytarzu. Panie sołtysie, a u mnie to Kowalski chce to, a tamten chce to, to jest taki problem. Żebyśmy razem wypracowali przy jednym stole rozwiązania, które już ktoś kiedyś miał,
bo ten jest 20 lat sołtysem, ten jest, ten umiejętności ma takie, a ten inny, ten pracuje w takiej branży, a ten innej. I wtedy jak zbiera się gromadka ludzi, powiedzmy u nas jest 23 sołectwa, do tego niech usiądzie z nami przewodnicząca i pan wójt, czy tam pani sekretarz. Każdy ma inne zdolności, każdy ma umiejętności i to nie jest za niczymi plecami, że ten dostał mniej, ten więcej i tak dalej. Wspólnie mówimy o swoich problemach, wiemy wtedy na bieżąco, co dana miejscowość dostała, czy nie dostała, mniej, więcej, za dużo, ale jest rozmowa o tym, że dzisiaj zrobiliśmy to u ciebie, jakaś tam kwota poszła z tego budżetu, ale jest w strategii rozwoju gminy to, że na przykład za rok, za dwa, czy za pięć będzie coś podobnego u ciebie, bo ty też masz taką wizję i chcesz, żeby twoje sołectwo też było z ciebie dumne. Moim zdaniem, że to jest te spotkania i rozmowy, wypracowanie wspólnych rozwiązań przy jednym stole to jest najważniejsze, bo mówię, najgorsze to jest takie bieganie po korytarzu za czymiś plecami, ciągnięcie do siebie i grabienie swoją stronę. Znaczy, no, tylko powinien iść z góry, że razem możemy więcej, a wydaje mi się, że panuje zasada dzieli rządź. No i to się gdzie nie gdzie po prostu ciągle sprawdza. Ale tu dochodzimy do clou naszego spotkania, że którego obszaru naszej aktywności działania, czy jako sołtys, czy jako radny, czy jako społecznik, w grupie, czy solo, no to te rozmowy, te kontakty międzyludzkie, no, no to jest baza i podstawa, prawda? Tak, bo duże wsparcie mieliśmy na tych ogólnopolskich różnych akcjach. Basia, ty też z nami byłaś, czy to na przykład Masz Głosie, czy też na tych forach sołtysów Stowarzyszenia Mazowsza, tak? Zawsze to są ludzie, którzy z danym problemem już w swoim życiu mogli sobie poradzić, więc podpowiedzą ci na pewno, bo chcą się dzielić i żeby te dobre praktyki były przekazywane, czy to z Pomorza na Śląsk, czy z Mazur tam gdzieś jeszcze dalej, tak? I to takich rzeczy trzeba się nauczyć, że są ludzie na tej ziemi, którzy te problemy już rozwiązali, no. Nie można się obrażać na to, że ty wiesz lepiej, a ja gorzej, bo ja siedzę niżej w hierarchii, ja jestem sołtysem, ty radnym, a ty sekretarzem, a ty wójtem, bo to nie o to w tym wszystkim chodzi. To wszystko dla dobra wspólnego, czyli dla naszych małych społeczności. Powiem ci, Robert, że bardzo ci zazdroszczę tego, o czym powiedziałeś na początku, bo to jest takie moje póki co na razie niespełnione marzenie jako sołtyski, żeby właśnie też ludzie podpatrywali, bo przecież my się tym chwalimy na naszych forach, że gdzieś byliśmy, że podłapaliśmy jakiś pomysł, że tam się sprawdziło. Przeflansujmy to do siebie. I tak nie wszędzie to chwyta, tak jakoś z taką mieszkańcy z rezerwą. Właśnie chciałabym pójść w stronę mieszkańców, bo to w sumie jest takim celem samym w sobie. Czy macie jakiś patent na to, żeby ci mieszkańcy też poczuli taką chęć komunikowania się ze sołtysem? No wy jesteście w idealnej sytuacji, bo do was mieszkańcy przychodzą, więc gratulacje i pełen podziw dla waszych mieszkańców. Także pozdrawiamy mieszkańców gminy Lelis, brawo wy. Ale czy z perspektywy swojego doświadczenia animatorskiego, literskiego macie jakąś wskazówkę, jak zachęcić tych ludzi, żeby właśnie na przykład taki zwykły Facebook nie był tylko komunikatorem, słupem ogłoszeniowym, jak ja to mówię, przepraszam, nie był tylko słupem ogłoszeniowym, a był właśnie komunikatorem, żeby to było takie miejsce, no. Co wam się tak udało w tym zakresie? Masz pomysł, jak odpowiedzieć? Skoro myślę. Zostało 7 minut zostało. Znaczy w relacjach z mieszkańcami i komunikacją nie wiem, co bym mógł więcej zrobić, bo chyba w tym kierunku jestem otwarty. Co prawda zlikwidowałem kule, ale są SMS-y, są Facebooki, są zebrania. A zawsze tak było? Zawsze tak było, że ta komunikacja była taka super? Czy musiałeś sobie to wypracować? Nie no, zacząłem od tego, że chodząc z decyzjami, rozmawiałem z ludźmi, brałem od nich kontakty, informowałem, gdzie mogą pozyskać informacje, brałem numery, żeby się z nimi komunikować i wysyłać im SMS-y. Mi się wydaje, że teraz to zaprocentowało. Każdy, nie ma chyba mieszkańca, który nie wie, że coś się dzieje w naszym sołectwie. Każdy na bieżąco jest przed czasem informowany, czy o wydarzeniu, czy o pomyśle. U nas to się sprawdza, nie wiem, co można by więcej zrobić. Aczkolwiek kuli nie wysyłam, uważam, że nasza wieś jest za mała, żeby to z tego korzystać. Poza tym wszyscy dostają SMS-a, więc to jest archaizm, którego ja od początku, kiedy zostałem sołtysem, zrezygnowałem. Dzięki. Robert? U mnie są wszystkie, że tak powiem, formy komunikacji i ta kula też dalej została, bo
Na tyle obierwia jest duża, że nawet na jedną kolonię dopuszczam ze 4, taką większą. I nie dość, że jest na papierze, czasami tam komuś może i spadnie za lodówkę. Ale mam tego świadomość, że to dociera, bo nie dość, że jest na Facebooku SMS-y jakieś tam grupowe i messengery grupowe, to nawet ci, co nie przychodzą, to na drugi dzień się pytają, to co tam było na zebraniu. Oczywiście moje zwiadomienia są takie, że tam od razu jest przebieg zebrania i wszystko jest mniej więcej opisane, ale ciekawość ludzka wiadomo jaka jest, więc niektórzy mają tak, że wolą sobie o tym porozmawiać już po fakcie. Ale pewnych ludzi się nie zmieni, więc dalej róbmy swoje, cieszmy się z tego, że ci odbiorcy, którzy naprawdę się czymś konkretnie interesują, chcą dołożyć od siebie jakąś cegiełkę, to korzystają z tego. I ja myślę, że ważne jest tu jeszcze wyłapanie takich ludzi, że delegować im takie zadania, które pasują stricte do tego jego charakteru, do jego umiejętności i czasami niech nam bardziej pomagają w tym, bo oni naprawdę chcą i chcą dołożyć coś od siebie i warto z tego korzystać. No to biegniemy do podsumowania, moi drodzy. Ja bym to jeszcze dodała, że w Wolinie mieliśmy sołtysa i wicestarostę w jednej osobie. To był super czas. No niewątpliwie, jak się łączy takie dwa szczeble ze sobą, to mieli super. Ale to, co mówiliście o tym, żeby nie łączyć, żeby było więcej osób, które mówią tym samym głosem o to samo, prosząc, w sensie walcząc i chcąc to przywołać do danych sołectw, to też się poniekąd z tym zgadzam, ale też uważam, że żal by było zmarnować umiejętności, które ma sołtys po tym, jak już jest po kadencjach sołtysowania, bo znamy ten samorząd od tego najniższego pierwszego szczebla i warto, żebyście drodzy sołtysi, sołtyski pamiętali o tym, że na wiosnę mają być wybory samorządowe, w związku z czym, jeżeli nie czujecie już weny twórczej na sołtysowanie, albo stwierdzacie, że już jesteście po tylu kadencjach, że okej, mam komu, przekazuję, niech to dalej biegnie, bo widać, że jest fajnie rozwinięte, rozmuchane i może iść dalej do przodu. Nie uciekajcie gdzieś na tyły, próbujcie też swoich sił w radach gminy, bo warto z tej wiedzy, żeby korzystali też inni, bo radni nie mają takiego podejścia i pojęcia o tym, co się w poszczególnych sołectwach dzieje, jak ciężka jest to praca, sami doskonale o tym wiecie, z mieszkańcami i jak ciężko jest coś wywalczyć na rzecz danego sołectwa, a wy już to wiecie i będziecie po tym wszystkim, więc jak najbardziej iść w tym kierunku, moi drodzy, więc trzymam kciuki za wszystkie decyzje, które będą podjęte w kierunku rozwoju danych gmin i pójścia właśnie do rad gminy. No i dzisiaj, moi drodzy, to teraz już moment na ten elevator speech. Proszę bardzo, Kamil, reklamujesz swoje sołectwo. Dlaczego do was? No, jesteśmy ładnie skomunikowani, tereny zielone, świeże powietrze, mnóstwo półłąk lasów. Rok temu nagrałem taki filmik promujący Aleksandrowo, który był podpisany tytułem Sołectwo na każdą porę roku i trzymam, podpisuję się po tym obiema rękoma. Jest tu cisza, spokój, mnóstwo terenów zielonych, piękne lasy, piękne okolice, wspaniały plac wiejski, miejsce do integracji. Tylko tu zamieszkać, na co oczywiście gorąco zachęcam. Do czego zachęcam? No dobra, to już wiemy czemu do Aleksandrowa, a czemu do Roberta? Ale łączy nas ten wspaniały las, ten sam sosnowy, kurpiowski, Kurpiew zielone. Nasze drogi prowadzą z obydwu miejscowości nad nierugowaną dziką rzekę Omulew. Można sobie tam popływać nawet kajaczkami, bo są już punkty, w których można, że tak powiem, wystartować. Są firmy, które się tym zajmują. Wiem, że nawet niektóre koła gospodyń wiejskich o tym myślą, żeby mieć swoje kajaki i pewnie też z okolicy rzeki Omulew, która łączy nasze miejscowości i gminy, można z tego korzystać. Grzyby też się pojawiają, jak jest sezon, jagody i tym podobne sprawy, więc Aleksandrowo i Obierwia to tak jedna jedność, tylko rozerwana na dwa sołectwa, więc korzystać z tego, z czystego powietrza, które mamy tutaj do zapytania, sprawdzić to, co mamy na miejscu, tak jak Kamil wspomniał, jesteśmy aktywni na Facebooku, można nas podglądać, na kanale YouTube. Kamil może ma troszkę więcej filmów, ale ja też mam kilka podsumowań z tego, co robiłem ostatnio. Zaglądajcie do nas, na nasze fanpage, YouTube i inne rzeczy. Ja już też trochę prężnie działam i na TikToku, więc i prawie jesteśmy wszędzie, więc tylko podglądać, patrzeć i przyjeżdżać do nas, spotkać się z nami, porozmawiać i inspirować nawzajem. Dzięki chłopaki. No więc teraz już podsumowując,
Byliśmy dzisiaj, no jedna kropka jest, zawsze są dwie, a dzisiaj jest tylko jedna, ponieważ no, obydwóch chłopaków jest z Mazowieckiego, czego się bardzo oczywiście cieszymy, duma Mazowsze rozpiera. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest Franklin Delano Roosevelt. Ludzie pracujący jako jedna grupa potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna. I coś w tym jest, kochani, bo rzeczywiście no, albo razem idziemy do przodu, albo każdy z osobna to ciągnie ten wózek o wiele trudniej. Wespół w zespół wiecie, że można i szybciej, i dalej. No i to dzisiaj próbowaliśmy wam przekazać. Jeden pcha, drugi ciągnie i jedziemy, no. No tylko byle jeden na tym wozie nie siedział cały czas, nie? Tylko żebyśmy razem ten wóz albo ciągnęli, albo pchali, w zależności jak kto lubi. No niemniej, dziękujemy dzisiaj wszystkim, którzy byli z nami. Komentarzy było dużo. Witryna Wiejska też nas pozdrawia, więc dziękujemy uprzejmie. Widzimy się za tydzień, a na dzisiaj pozdrawiamy i życzymy miłego wieczoru. I zapraszamy, do subskrypcji naszego kanału na YouTubie, bo tam są wszystkie nasze spotkania zamieszczone, także jeżeli komuś się z różnych względów nie udaje w czasie rzeczywistym, to zawsze może do tego wrócić. Tak, obserwacja to ważna sprawa, Rzeczpospolita Sołecka, Aleksandrowo i Obierwia, wszystko na Facebooku. Zapraszamy. Dzięki kochani, do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Dzień.